witajcie w kolejnym odcinku Jazdy z Charakterem. Naszym gościem jest hrabia Zdzisław Radulski. Legenda radomiaka, ale również osoba, która krzewiła kulturystykę na radomskiej ziemi i założyła pierwszy WOPR w Radomiu. Dzień dobry Państwu. Zapraszam do oglądania naszego reportażu. Może być ciekawy, może być mniej ciekawy. W każdym razie interesujący będzie. Panie Zdzisławie, na początek chciałbym zapytać chyba o to, z czego Pan jest teraz na obecnie najbardziej znany, bo radomiaka, kiedy się zaczęła ta miłość Pana do tego klubu i jak ta historia przez tyle lat, ponad 50, się toczyła? Więc powiem tak, moja historia zaczęła się w 1960 roku, kiedy wróciłem z wojska. Chciałem iść do broni, bo tam, prawda, pracowałem przed wyjściem do wojska. I kiedy się wracało z wojska, to powinno się wracać na swoje stare śmieci, czyli do Waltera. No ale tam chcieli, żebym ja w dalszym ciągu boksować, ponieważ ja już nie chciałem boksować, bo była taka historia, że na jednej z ostatnich walk uderzyłem tak mocno swojego przeciwnika, że upadł i już nie wstał. Przyjechała karetka, zabrała go do szpitala i ja powiedziałem, stanąłem przed lustrem, przeżegnałem się. Mówię, Zdzisiu, koniec z boksem. I nie chciałem więcej założyć rękawice na ręce. No i działacze wszyscy z broni radą, Zdzisiu, jesteś, cały świat jest twój, leży u twoich znów, tylko masz boksować, masz takie kopyto z jednej, drugiej ręki, że cały świat będzie twój. I ja mimo wszystko... Nie wiem, nie chciałem już dalej boksować, bo widziałem tego człowieka, jak leżał na madzie, nie ruszał się, przyjechała karetka, pogotowia, zabrała go do szpitala i ja może byłem łobuziakiem, ale jeśli taki, żeby kogoś we dwóch bić, we trzech bić, stałem, byłem normalnym chłopakiem, łobuziakiem byłem normalny, jak każdy inny chłopak, prawda? Wychowałem się na ulicy w Nowym Świecie. Każdy pyta się, a gdzie jest Nowy Świat? Ja wiem, że ja mieszkałem pod 13 na Nowym Świecie. Obecny Alemanowskiego to był kiedyś Nowy Świat, a ja mieszkałem w takim drewniaczku na vis-a-vis, prawda, tej kostnicy, co jest tam w tej kaplicy na brzegu cmentarza na Alemanowskiego i tam się w tym drewniaczku wychowałem i powiedziałem, że nie chcę więcej się już bić. Ponieważ skończyłem szkołę garbarską, więc powinienem pracować gdzieś w garbanie, bo no, w Radoskórze gdzieś, prawda? No i odmówiłem boksu, prawda, że nie założę więcej już rękawic na ręce, że będę zajmował się czymś innym. Podobała mi się bardzo kulturystyka, bo kiedyś się spotkałem, prawda, ze studentami, którzy byli w wojsku, a kiedyś, kiedy student, prawda, studiował, obojętnie jaki kierunek, prawda, a był na 3 miesięcy przeszkoleniu w wojsku, to był 3 miesiące i już, tak jak ja musiałem być 2 lata, a był 3 miesiące i jemu zaliczali wojsko, że wojsko odbył. No i tak ja się spotkałem z grupą studentów z Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy i oni mi tam opowiadali, no musiałem w wojsku boksować oczywiście i 2 lata boksowałem, z tym ostatnie walki już unikałem. Ostatnie chyba 2-3 walki powiedziałem, że już nie będę boksował. No i na tym się skończyło. I ci studenci, co byli na 3 miesiące przeszkoleniu w Kielcach, ja byłem w wojsku w Kielcach na Bukówce i oni mi tam mówili o tych siłaczach amerykańskich, o Sandowie, o takich innych tych siłaczach, kulturystach, prawda? I mnie to zachęciło do pracy. I kiedy byłem już ostatnie dni w wojsku, to brałem, no nie miałem żadnych przyrządów, a brałem 2 kamienie, które mi się mieściły w rękach, a nie mam tych dużych dłoni i tymi kamieniami sobie robiłem gimnastykę, czyli już ćwiczyłem z jakimś obciążeniem. No i wtedy, jak oni mi powiedziałem, że nie będę boksował, no to mnie po prostu zwolnili z Waltera. No to poszedłem do tego, do Radoskóru, prawda, ponieważ byłem po szkole radoskórskiej i zaczynałem tę pracę w Radoskórze. A ja zaczynałem pracę w Radoskórze, więc rzecz pierwszą to było podpisanie takiego oświadczenia, że zgadzam się na comiesięczne potrącanie 0,5
procent moich zarobków, 0,5% moich zarobków, prawda? I to szło na Radomiaka. Bo w ogóle na sport szło, ale w większości na Radomiaka, bo wtedy Radomiak był dobrą drużyną, prawda? No i doszło, żeby wspomóc, prawda, piłkarzy Radomiaka przede wszystkim. No i zaczynałem wtedy pracę, a że się interesowałem i mój szef, który był potem pierwszym trenerem w latach 60. Lechosław Harabry, mój główny energetyk w kombinacie Radoskór, on wiedział, że ja tym się interesuję, że lubię pływać, prawda, że jestem ratownikiem i tak dalej. No, wyczuł, że ma dobrego partnera do siebie, zabierał mnie na treningi siłowe i mówił do mnie: Zdzisiu, odpowiadasz za kondycję piłkarzy. I ja, jeszcze istniała wtedy stara hala Radoskóru, prawda, tam gdzie się odbywały mecze bokserskie, zawody kulturystyczne na Baryńskiego. Ludzie nie pamiętają. Dzisiaj już nie ma w tej hali. No ale ona była bardzo ładna hala i tam było wszystkie imprezy, prawda, nie tylko kulturalne, ale prawda, sportowe odbywały się na hali Radoskóru. W hali Radoskóru. No. Czyli można powiedzieć, że już wtedy jak pana pierwszy trener, z którym pan współpracował, powiedział: Panie Zdzisiu, będzie pan odpowiadał za przygotowanie. No tak. I to się nie zmieniło przez tyle lat. Nie, się nie zmieniło, bo potem się trenerzy zmieniali, ale Zdzisiu Radulski zawsze był ten sam. Kochałem piłkarzy Radomiaka, bo to było i dużo znajomych, i dużo kolegów, prawda? No a ja im coś wnosiłem świeżego. Lubiali ze mną rozmawiać, lubiali mnie podziwiać, bo ja byłem już tym pierwszym kulturystą, przecież przez 25 lat byłem mistrzem Radomia. No więc jakieś, prawda, miałem poczucie wartości. Lubiałem tak chodzić po Żeromskiego, jak moje zdjęcia były na wystawach, prawda, na Żeromskiego powieszane, prawda. No i mówię, co ja jestem, tak. No młody chłopak, trochę mi się miało w głowie, to lubiłem się tak pochwalić. No ale uczciwie pracowałem z piłkarzami. I tak pracowałem długo, cały czas z nimi byłem, coś uczyłem, czego ja się nauczyłem, to potem przekazywałem, prawda, piłkarzom. Obserwowałem na każdym meczu, jakie mięśnie pracują podczas grania w piłkę nożną i starałem się jakieś kombinować ćwiczenia, żeby im te mięśnie wzmocnić. No i to mi się udawało, no bo no, skończyłem AWE, prawda, warszawski, no i tam się nauczyłem wiele, no wszystkie mięśnie musiałem poznać, które do czego służą, jako kulturysta, to musiałem dokładnie znać te mięśnie i wiedziałem, jak trzeba zrobić, żeby wspomóc i wzmocnić wszystkie mięśnie, te właśnie, które potrzebne są przy piłce nożnej. To jest piękna historia, bo pan krzewił tą kulturystykę, tą wiedzę o własnym ciele. No teraz mamy tyle fitness klubów w Radomiu, tylu trenerów, a tak jak pan powiedział mi przed rozmową, ale i tak ja muszę tam czasami spojrzeć na to, jak oni to robią, tak, pomóc im, a sami piłkarze się zwracają. Panie Zdzisiu, niech pan przyjdzie, zobaczy, pomoże, bo jednak lata doświadczenia, to doświadczenie jest bezcenne, nawet w każdej dyscyplinie. Naprawdę, doświadczenie nie zastąpi niczym, książkami tam naukowymi, nie zastąpi, to trzeba samemu przeżyć, prawda, żeby coś o tym wiedzieć i powiedzieć i kogoś nauczyć. Ja dźwignąłem do tej pory grubo ponad 800 tysięcy ton. No dzisiaj mam kolana oba operowane, bo nie wytrzymywały, prawda, tych ciężarów, które brałem na siebie. No ja byłem tym pierwszym trenerem, który, prawda, zaczął ćwiczyć kulturystykę i mnie tego nikt nie uczył. Ja sam się uczyłem na sobie, więc taki byłem królikiem doświadczalnym. No tak, bo na początku zawsze jest. No trzeba coś próbować, bo nie można się zamykać też w jednym jakby, nie, z jednymi ćwiczeniami. Nie. Tutaj nie. Trzeba mieć pełną dowolność. Ale panie Zdzisiu, jak dzwoniłem do pana zapytać o wywiad i umawialiśmy się dzisiaj, Radomiak gra sparingi, a pan powiedział takie zdanie: no ja tylko muszę chłopaków przygotować i możemy robić. I mi tak przyszło do głowy, że pan w swojej świadomości, pan po prostu każdy dzień, każdy mecz, to pan gra z nimi. Tak, ja zawsze myślę o nich, co to komu poprawić, prawda, jak go przygotować do lepszego grania,
I za to, i ponieważ jestem bardzo wesoły i lubię zawsze dowcipy im mówić, to oni mnie bardzo kochają. Mimo, że ja do nich nieraz odzywam pedały, tam jest dzień dobry pedały, ale nikomu nie ubliżam i oni o tym wiedzą, że ja to nie mówię złośliwie, przez to, że ja ich tak szanuję i lubię i kocham. No, to są moi najlepsi przyjaciele, naprawdę. Bo też ci właśnie przyjaciele okazali wielkie wsparcie panu w tej trudnej chwili, w kłopotach zdrowotnych, kiedy pan wylądował w szpitalu. Grali dla pana i wygrywali dla pana. Tak, to więc było... powiem tak, że jak leżałem w szpitalu, a miałem bardzo trudną operację i facet, który przyszedł z Warszawy do Radomia, on mnie operował i dzwonili tam posłowie, że Zdzisław Radulski jest w szpitalu, bo mają za dużego człowieka, ja nie wiem, czy ja jestem dobry, czy zły. W każdym razie staram się zawsze słabszemu pomóc. I to robię, a szczególnie piłkarze moim kochanym, których kocham bardzo. Ponieważ ja miałem dwie córki, prawda, a nie miałem chłopców, no więc zawsze, może i dlatego bardziej ich kocham, bardzo ich szanuję i chciałbym dla nich zrobić wszystko, prawda. I kiedy leżałem w szpitalu, to przyszła delegacja piłkarzy i mówią: panie Zdzisiu, od dzisiaj będziemy dla pana grali mecz. Kiedy ja już byłem świadomy, prawda, kiedy już otrzeźwiałem, prawda, już wiedziałem, gdzie ja jestem, co ja robię, prawda, operacja była cholernie ciężka, bo mi otwarali, prawda, głowę i mi skrzybali z mózgu krwiaka, który już podchodził robot. Ja nie wiem, czy ja wyszedłem, ale widocznie mnie Piotr na górze nie chciał. No i dostałem kopa od niego, żeby jeszcze... Żeby jeszcze wrócić. Żeby zrobić swoją robotę do końca, no. Panie Zdzisławie, rozmawialiśmy o tym, że no jeszcze ma pan coś do zrobienia tutaj. I dla piłkarzy, i dla naszego miasta, bo chyba ten awans do pierwszej ligi takim czymś będzie. No, mam nadzieję i tak się, tak proszę pana na górze i proszę piłkarzy i trenerów, bo się śmiałem tylu trenerów. Jezu, ile ja miałem trenerów. W którym pan pracował. Prawie 6 lat, z którym ja pracowałem. Ale zawsze mi się praca z trenerami dobrze układała. Nigdy się nie wtrącałem do zadań piłka tego trenera, ale ja się tylko interesowałem ich wyszkoleniem fizycznym, bo mnie to interesowało, żeby dać im wszystko jak siłę, żeby mogli lepiej zachować się na boisku podczas meczu piłkarskiego. A niech pan powie... Aha, jeszcze dodam, że jak byli u mnie ci delegacja piłkarzy, kiedy już leżałem już formalnie przytomny, to powiedzieli mi tak: panie Zdzisiu, będziemy dla pana grali mecze. I 8 meczy pod rząd wygrali. Mieliśmy 12 punktów przewagi. I nie wiem, co się stało, że potem na wiosnę, cholera, wszystkie punkty nam uciekły. No i żeśmy przegrali baraż. No i nie wyszliśmy. Myślę, że no w tym roku to powinno, no powinniśmy wejść. Nie wiem. Proszę wszystkich świętych, siebie i trenerów i wszystkich ludzi, a szczególnie kibiców, żeby nam kibicowali, bo uważam ich, że takich kibiców jak ma Radomiak, to nie ma na całym świecie. Dlatego ich bardzo kocham, kibiców, i oni o tym wiedzą. Bo... że przez tyle lat jestem Radomiakiem, no i staram się, żeby to było wszystko tak elegancko, naprawdę. Kibice też odwdzięczają się. I kibice się odwdzięczają, naprawdę, mi się odwdzięczają. Bo ja pierwszy raz, jak byłem na meczu Radomiaka, to o dziwo nie było tak dawno, bo to jakieś 6-8 lat temu i oczywiście wtedy jeszcze na Struga. I słyszałem o panu, znałem już legendę i byłem wcześniej dużo i pan sobie swoją zawsze przebieżkę robił dookoła. Tak, 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 tak. Kibiców dopiero się gromadzili, ale wszyscy od razu: Zdzisław Radulski, tak. Pokaż bicki. Tak. Lubiałem to zawsze, kiedy byliśmy na wyjazdach, prawda, a schodziłem już z płyty, a lubiałem chodzić w koszulkach z krótkim rękawem, no bo w końcu ćwiczyłem ten biceps, triceps, prawda? No i chciałbym się nimi chwalić. To zawsze jak kibice przychodzili tam, prawda, po połowie meczu, a czy na koniec meczu, prawda, już po meczu przegranym czy wygranym: Zdzisiu, pokaż gały, Zdzisiu, pokaż gały. No to mnie, prawda, fascynowało i zawsze dla nich to robiłem, że ładnie napinałem gały i tricepsy, i dwugłowe, i trójgłowe, żeby to dla nich chciałem ćwiczyć i ćwiczę też chyba dla nich, żebym jak najdłużej był w formie, kiedy będę się z nimi, moimi kochanymi kibicami spotykał na meczach.
ale niech pan teraz powie o czymś takim, bo tak jak wspomniałem, w fitness klubu w Radomiu mamy teraz zatrzęsienie. Trenerów mnóstwo. A jak pan przez te 80 lat, no 60 lat powiedzmy, związanego ze sportem, jak pan widzi, jak ewoluowała ta kulturystyka, to dbanie o siebie? Jak to wygląda z pana perspektywy? No więc powiem coś ciekawego, że ja nie miałem takich warunków, prawda, do ćwiczeń, jak dzisiaj mają. Ja jak miałem prostą gałąź na drzewie, to już miałem przyrząd do ćwiczeń. Łapałem się tą gałąź i podciągałem się, prawda, na tej gałęzi. Raz z lewej strony, raz z prawej strony, prawda. No ja nie miałem żadnych przyrządów. Dopiero pierwszy ośrodek w latach 50. jak powstał w Radomiu, to przy udziale słynnego Jurka Gorzkowskiego, który był kierownikiem warsztatu mechanicznym w Tytoniówce, i on tam z własnym własnym sumptem i umiejętnością był po Politechnice Gdańskiej, mądry człowiek, prawda, zaradny człowiek, a on miał wypadek na motorze, on też musiał ćwiczyć i żeśmy ćwiczyli wspólnie razem, prawda? I on robił pierwsze przyrządy. Ale jakie to były przyrządy? Jak dzisiaj się porówna do dzisiejszych przyrządów, to nie ma ziemia. No ale jak nie było gdzie ćwiczyć, jak było proste drzewo, prostą gałąź miał, to się już ćwiczyło. A takich ćwiczeń, takich przyrządów nie było jak dzisiaj. A dzisiaj to się pójdziesz, to ja sam muszę parę razy na ćwiczeniu, na jakimś zestawie, prawda, poćwiczyć, żeby wiedzieć, na co to jest, prawda? No tak. A kiedyś tego nie było, nie było, po prostu nie było, no. Wszystko, nic nie stoi w miejscu, wszystko się rozwija i to też się wszystko rozwijało, prawda? I jak pomyślę sobie, mój Boże, jaki oni mają, prawda, fajne, rozumieć, wiesz, wejście na te ćwiczenia, mają wszystko podane, tylko aby ćwiczyć. A ja to, prawda, nie miałem gdzie ćwiczyć. Pamiętam taki rósł dom na cmentarzu niemieckim. Dzisiaj mówią wojskowe, ale to był cmentarz niemiecki, bo ja tam w piłkę grałem, prawda? To tam jak jakiś Niemiec zginął na wojnie, to go chowali na cmentarzu niemieckim, dlatego nazywany był niemieckim. Dzisiaj nazywają go wojskowy, a tego cmentarza niemieckiego już nie ma, bo teraz tam stoją kwiaciarki, prawda? Zlikwidowali ten cmentarz, ale ja tam grałem w piłkę nożną. W 42, 43, 44, 45 roku po wyzwoleniu, to tam się grało w piłkę nożną, no. A jak pan powie, jak się zmieniał Radom, no bo tak naprawdę no po wojnie nasze miasto bardzo się też rozwinęło. Tak, to jak, prawda. To jak prawda. Pan teraz powie, no bo też przeszliśmy kolejną transformację. No tak. Powiem, jak to wygląda z pana perspektywy? Powiem tak, że teraz to mamy piękną aglomerację, a kiedyś tylko się wyszło za cmentarz, to była wioska. Jak się tutaj, o tu, gdzie jedziemy w tej chwili, daleka, prawda, nazywała się kiedyś, teraz się nazywa 12 listopada, 11. Tak? 11 listopada. No więc tu dalej to już były pola tu, stare. Tu się kończył Radom. Tu się kończył Radom, tu właśnie na ulicy, ta w prawo, to się nazywało ulica Wilki i Wigury. No to były pola, dopiero tam nazywali to złodziejów tam, bo to, że którzy miały dużo pieniędzy, to sobie domki jednorodzinne, prawda, budowali. Tutaj już dalej nie było nic, pola były nowe, no. Dlatego też jedziemy w kierunku stadionu budowanego. Właśnie. Bo stadion w którym roku powstał? Oj, nie wiem, to 2000, jak Radomiak jest, proszę ciebie. A ten stary? Stary stadion, no to on był od początku, nie wiem kiedy on powstał, nie wiadomo, trudno tak powiedzieć, nie wiem, ale wiem, że ja go cały znałem, odkąd bo tutaj... Odkąd pamięta pan to odbył? Odkąd ja pamiętam, to on zawsze był, wieża spadochronowa była, tam się chodziło na wieżę, skakało się ze spadochronu, prawda, takie tam bajorko było, gdzieś tam się kijanki ganiało, prawda, jak patykiem, nie wiem, no, glinianka taka była i w tej gliniance taka była woda, prawda, taki ściek był i tam żeśmy przechodzili, prawda, nieraz piłka nam wpadała do tego ścieku, prawda, do tej glinianki, nie wiem, no, w każdym razie, no, odkąd ja pamiętam, to stadion zawsze był tu, w tym kocham swój stadion, kocham, prawda, wszystkich tych, którzy, prawda, tutaj, proszę ciebie, działali w tym, proszę ciebie, Antka Romanowskiego, który odpowiadał, prawda, za lekką atletykę,
myśmy mieli tutaj w Radomiaku wszystkie dyscypliny sportu. I siatkówka, prawda, a słynne były zapasy i Rysiek Spad miał wspaniałych kolarzy i Rysiek i Szurkowski tutaj pracował, jeździł na rowerze, prawda? No to było, no mieliśmy naprawdę piękne sporty. Prawie wszystkie dyscypliny sportu były na tym naszym stadionie Radomiaka. A pamięta pan te mecze, kiedy gromadziło się na stadionie tyle tysięcy osób? Pamiętam mecze, że jak się przychodziło, to każde drzewo, które rosło wokół Radomiaka, to było oblepione, prawda, ludźmi. Ludźmi, którzy się nie mieścili, prawda, na trybunach, no to wchodzili na drzewa, aby mecz oglądać. To po 20 tysięcy ludzi było na każdym meczu. No, jak byliśmy wtedy w pierwszej lidze, no obecnie Ekstraklasie. Pierwszej lidze, no później w 84, 85, to myśmy byli tylko jeden sezon, prawda? No i tam wtedy dużo fryzjerów grasowało po Radomiu. No i nas przekręcili, bo za mało mieliśmy pieniędzy i musieliśmy spać. No, kto inny został, to miał więcej pieniędzy. No. Dokładnie, ale panie Zdzisławie, jeszcze chciałbym wspomnieć o Wobrze, bo pan nie tylko krzewił właśnie sport, ale to też bezpieczeństwo nad wodą, które jest bardzo ważne. No więc powiem tak, że jak poszedłem na AWF do Warszawy, mówię, co tu zrobić, jakiego chcę zrobić trenera? Mówię, tyle trenerów jest w piłki nożnej, to ja mówię, nie, ja nie będę tego robił, bo będę wchodził w konflikt z kolegami moimi, nie. Zrobię się trenera pływania. Byłem samoukiem, uczyłem się, prawda, na woźnikach, w tych stawach rybnych uczyć pływać, prawda, na młynku, mówię na młynku, no dzisiejszym zalewie, ale kiedyś na niego mówiliśmy młynek, prawda. O to tam, no wszędzie, gdzie była woda, tam się gdzieś starałem podpatrzyć, jak lepiej ode mnie pływają. No i go naśladować, żeby mnie też to wychodziło. No i nauczyłem się sam pływać i potem mówię, zrobię sobie trenera z pływania. No i tak pomyślałem, tak zrobiłem. No i cieszę się, że nauczyłem w sumie około 50 tysięcy ludzi pływać. Szkoliłem ratowników, miałem dobrą sekcję pływacką, ponieważ ja byłem sekcją wojskową w WKS Czarni, Wojskowy Klub Czarni. To nas było chyba 5 zespołów takich dobrych w Polsce. Legia Warszawa, klub wojskowy, Śląsk Wrocław, klub wojskowy, Wrocław Gdynia, klub wojskowy, Lublanka Lublin, klub wojskowy i Czarni Radom, klub wojskowy. Tam jeszcze była kadra Rembertów, mniejsze takie kluby. Ale tych 5 się klubów liczyło i ja, jak byłem trenerem, a miałem dobrą rękę, prawda, to wywalczyłem sobie 20... Twardą rękę miałem, ja mówię mocną, no może być tak. W każdym bądź razie wywalczyłem 20 tytułów mistrza Polski. To nie było łatwo, bo były dobre zespoły, jak wymieniłem przed chwilą, prawda? Ale musiałem być dobry, skoro zdobyłem 20 tytułów mistrza Polski, Wojska Polskiego. No. I szkoliłem cały czas przez 20 lat. Szkoliłem wojska lotnicze w ratownictwie. To znaczy jednostki przysyłały nam tych, którzy się zgłaszali, że dobrze pływają. Myśmy tu w Radomiu robili selekcję, prawda? I żeśmy uczyli ich pływać i ratownictwa się ich uczyli. I zawsze z tych 150, prawda, żołnierzy, zaśmy zostawiali z 50-60, którzy się nadawali na ratownika. No i przez 20 lat było dwóch instruktorów z Warszawy, ja z Radomia i jeden z tego, z Poznania. I żeśmy we czterech, prawda, uczyli tych ludzi pływać, no. I ratować, no. To, żeby było fajno było, bo każdy, kto chciał zdać pierwszy egzamin, tośmy go ubierali w dreliki wojskowe, kazaliśmy mu skakać na głęboką wodę, no i rozebrać się na głębokiej wodzie z tych ciuchów, prawda, z tych drelików, no. No i taki to był taki egzamin wstępny. No a potem to było ratownictwo, chwyty i tak dalej, nurkowanie, pływanie pod wodą, no. W razie miałem dobrą rękę, bo przez 46 lat byłem tutaj znany, prawda, jako dobry instruktor, prawda, ratownictwa. A dzisiaj to szkolą już moi uczniowie, których ja kiedyś wyszkoliłem, a teraz oni szkolą. Ja już
dałem sobie spokój, no bo już mam 80 plus. Ale to... na basen pan jeszcze zachodzi. A na basen jeszcze chodzę. Dwa razy w tygodniu. Chodzę trzy razy na siłownię. Poniedziałek, środa, piątek. A w te dni, prawda, między siłowniami, wtorek, czwartek chodzę na orkę, na basen i zapływam tam, żeby się trochę rozluźnić po siłowni, ponieważ nie wolno mi było na początku ćwiczyć, bo byłem bardzo chory, bardzo trudna operacja. Lekarz powiedział, panie Zdzisiu, na razie trzeba sobie odpuścić spływanie. Zresztą jeszcze w październiku miałem operację lewego oka. Także zaćmem usuwany i też mi zabronili przez dwa miesiące w ogóle coś ciężkiego robić i w ogóle na siłowni i na siłowni ćwiczyć i pływać. Też nie kazali, bo to chlor, bo tamto. No ale już dzisiaj robię wszystko. Także jestem naprawdę szczęśliwy, bo kocham ćwiczyć, kocham pływać. No więc robię wszystko to, czego się nauczyłem w życiu i z czego jestem dumny, bo to robię dobrze. A ja mam takie jeszcze pytanie od siebie, bo pan znany jest z twardej ręki, z ciętej riposty i jak... bo piłka nożna na przestrzeni lat zmieniła się bardzo. Kiedyś mi się wydaje, grało się może trochę tak, ten futbol był taki bardziej siłowy, teraz tak, jest bardziej tak, techniczny. Tak, tak. A jak pan na to zapatruje, że właśnie ci zawodnicy często są tacy no, malutcy, chudzi, nie często nie przepracowują tyle na siłowni, ile powinni, bo futbol na najwyższym poziomie pokazuje, że Ronaldo, Balotelli, oni są gladiatorami. Tak jest, to prawda, to prawda. Ja patrząc, obserwując wszystkie mecze, to wiem, że oni potrzebują dużej siły. Raz techniki, ale nieodzowna jest siła, bo wtedy on jest lepszy, bo on wydatny dla twojego zespołu. I ja jestem zwolennikiem tym, że każdy trener, a nie każdy powiem, nie każdy, spotkałem się, prawda, że nie każdy to chce robić z zawodnikami, a powinien naprawdę cały czas szkolić przynajmniej raz treningi w tygodniu, a nawet dwa, powinny być siłowe, to znaczy połączone oczywiście z dynamiką, ze wszystkim. No, inaczej się ćwiczy siłę na początku, inaczej się ćwiczy siłę później przed meczami. No więc ja robiłem tak, że najpierw robiłem wytrzymałość. Na początku sezonu robiłem wytrzymałość, prawda? Załóżmy, dane ćwiczenie ćwiczyłem 30 sekund i 30 sekund odpoczynku. Potem skracałem. 30 odpoczynek, ale 20 sekund pracy, ale już praca była dynamiczniejsza i kiedy mi brakowało, prawda, kiedy się zbliżałem już do sezonu, to potrafiłem tylko ćwiczyć 10 sekund dynamikę, czyli siłę szybką i 30 sekund, czyli pół minuty odpoczynku. No ja to miałem tak opanowane, naprawdę, starałem się jak najwięcej zawodnikom, moim piłkarzom pomóc. I takie sobie wytworzyłem plany, które naprawdę wspaniale realizowałem. I z dlatego... roku na rok pan widział, jakie przynoszą efekty. No, tak jest, no nie było mowy, żeby oni chodzili na siłownię, chociaż spotkałem się już w moim praktyce życiowej, które jestem z Radomiakiem przez 50 lat, prawda, że niektórzy, prawda, nie chcieli ze mną ćwiczyć siły, a miałem warunki. Byliśmy kiedyś na obozie. Piękny obóz, przychodzi kierownik obozu do mnie, mówi: Zdzisiu, ponieważ my jesteśmy kumplami, spotykamy się, prawda, na, prawda, zebraniach BOPR-u, bo ja byłem przez dwie kadencje prezesem wodnego ochotniczego podratunkowego, stąd się znamy. Mówi: ja jestem w Garbolinie, a ty jesteś w Radomiu, spotykamy się w Warszawie na nasiadówkę. Ja mówię: tak, no więc ponieważ jesteś moim kumpel, to ty masz pierwszeństwo i w basenie, i w saunie, i na siłowni. Ty tutaj decydujesz, kto ile będziesz, ćwiczył i w jakie dnie. No i wtedy nie chciał, prawda, był ze mną Jankowski i Grzybek, prawda, moi zawodnicy, znaczy Grzybek to moim zawodnikiem był, nie chcieli mnie posłuchać. Ja mówię: słuchajcie, tak przygotuję, mam okazję, mam saunę, mam pływalnię, prawda,
mam siłownię, tak przygotuję, że będziemy naprawdę dobrzy. No ale oni się nie chcieli, bo tam Mourinho, bo tam coś, bez siły, bez tego, a nieprawdą jest, bo jak patrzę na Ronaldo i patrzę na, i na naszego, prawda, no Roberta. No Roberta naszego, to przecież wszystko bazuje na sile, tylko że siła musi być umiejętna, umiejętnie dawkowana, naprawdę, rozumiesz, no. W takim razie chyba, panie Zdzisławie, będziemy kończyć. Zbliżamy się już do... Wracamy na sparing na Domiaka. Tak. Co możemy życzyć panu hrabiemu? A mnie? O Jezu, żebym doczekał razem z kibicami tej pierwszej ligi, prawda, w Radomiu, gdzie nasi kibice zasługują, bo takich kibiców jak my mamy, to nie ma nich w Polsce. Kocham swoich kibiców, którzy mnie kochają, bardzo ich kocham, bo dali mi to odczuć wtedy, kiedy ja byłem... Najbardziej pan potrzebował. Kiedy najbardziej ich potrzebowałem, dostałem, wnuczek mi liczył, dostałem 2500 SMS-ów od naszych kochanych kibiców. I ja jestem z tego dumny, że mnie kochają, bo ja ich też kocham, no. Dlatego niech ta miłość trwa i niech Radomiak wygrywa. I tym chyba zakończymy. Dziękuję, no, panie Zdzisławie, no, było ja bardzo miło dziękuję, pana poznać. Naprawdę, dziękuję bardzo, tak, ja tak się cieszę. Tak pozytywnych osób potrzeba więcej na naszym świecie. Tak. Dziękuję bardzo. No ja dziękuję również i pozdrawiam przy okazji, pozdrawiam wszystkich kochanych kibiców, którzy mnie kochają, a ja ich bardzo kocham. I kiedy mnie już nie będzie, to tam z góry będę rękę machał do nich. Zawsze będzie pan blisko. Tak.